Cześć kochani, tu pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wiliczka. W tym nagraniu chciałem wam pewne rzeczy wyjaśnić. Chociaż nie wiem, jak mi się to uda, trzeci raz to nagrywam, bo sprawa jest trochę pokomplikowana, ale może coś z tego wywnioskujecie. W każdym razie pewne informacje chciałem wam przedstawić co do szkoły mistrzostwa sportowego. No bo dużo się o tym mówi w ostatnim czasie, że ona ma się stać szkołą publiczną, gminną, ma być przejęta przez gminę, więc pewne rzeczy trzeba sobie ustalić. Tu widzicie ten budynek szkoły, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, to jest napisane ładne, od 2020 roku powstał, tu jest logo Solne Miasto, tu jest pan burmistrz i prezes Solnego Miasta, prezes basenu Łukasz Satkiewicz i Artur Kozioł, pan burmistrz, no i tu było wielkie otwarcie, popatrzcie, tam jest taka tabliczka śmieszna, że hala sportowo-dydaktyczna, obiekt poświęcił, kto, kardynał Stanisław Dziwisz, najważniejsza informacja, i tu są wypisani, że w poświęceniu uczestniczyli burmistrz miasta i gminy Artur Koziów, zastępca Agnieszka Szczepanek, no i wszyscy, cała wierchuszka jest tutaj wypisana, jakbyście nie wiedzieli, tu są piękne zdjęcia z kardynałem, krzyże tutaj święcą, no nie wiem. No więc kilka tygodni temu powiat wielicki zgodził się na to, żeby gmina przejęła, czy utworzyła i prowadziła szkołę mistrzostwa sportowego, no bo dla powiatu to jest nic, no po prostu się zgodzą, nie będą mieli z tym zbyt wiele wspólnego. No i teraz jest pytanie, czy gmina będzie to chciała utworzyć, bo w poniedziałek ma właśnie zapaść taka decyzja o utworzeniu takiej szkoły, ma być przez Radę Miejską przyjęte takie porozumienie właśnie z powiatem, że będzie utworzona, prowadzona szkoła, natomiast tam nie do końca wszystko jest jasne, nie wiadomo jak to będzie. Od razu mówię, że nie martwiłbym się na miejscu rodziców, którzy mają tam dzieci w szkołach, wątpię, żeby ta szkoła była zamknięta i rodzice pozostawieni im bez niczego, bardziej ewentualnie mogą być podjęte jakieś kroki, żeby efektywnie zagospodarować budynek tej szkoły, no ale to na marginesie. No, chciałem wam przedstawić pewne informacje, żebyście wiedzieli, żebyście się nie dali tam głupieć, bo oczywiście niektórzy się tam będą chcieli politycznie lansować, no, to, no różnie może być. I chciałem wam pewne rzeczy wyjaśnić. No po pierwsze, dlaczego, skąd nagle gmina ma to przejmować? No nie wiem, co się takiego stało? No i nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No bo jakbyście sobie popatrzyli na sprawozdanie finansowe Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to jest fundacja prywatna, fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego, no to ona jest w zasadzie bankrutem. Tam jest w roku 2020 było prawie milion długu. I co roku straty. Od 2017, 2018, 2019, 2020 około 200-300 tysięcy złotych było strat. I teraz ważne, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda. No więc jest budynek szkoły, tej przy ulicy Boguckiej, wybudowany za gminne, czyli za naszych wszystkich mieszkańców pieniądze. To jest własność gminy Wiliczka. Ale ten budynek został użyczony, przekazany spółce komunalnej Solne Miasto. Solne Miasto, nie? Gdzie prezesem jest pan Łukasz Satkiewicz. Tu jest urząd gminy, gdzie jest pan burmistrz Artur Kozioł, tu jest spółka Solne Miasto, gdzie jest pan prezes Łukasz Satkiewicz i jest właśnie ta fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która była utworzona, tam prezesem był pan Piotr Ptak, były pełnomocnik burmistrza Artura Kozioła, obecnie radny. On przez większość czasu był, do połowy 2021 był prezesem tej fundacji. No i teraz skąd biorą się te długi? No w mojej ocenie no, trudno w ogóle się dowiedzieć, bo ta fundacja w ogóle no, jest poza kontrolą społeczną. To jest prywatna fundacja, ale oczywiście powiązana z ludźmi z układu burmistrza. I no, w mojej ocenie takie, to zadłużenie wynika z tego, no, że Solne Miasto nalicza opłaty za czynsz, po prostu za wynajem budynków, sali i hali sportowej tej fundacji, ale ta fundacja tego nie płaci. No więc patrz, tylko trudno jest to zweryfikować, bo po pierwsze ta fundacja nie publikuje sprawozdań, do czego jest zobowiązana, także finanse tam są zupełnie nieprzejrzyste. Nawet te sprawozdania za 2020, one zostały opublikowane dopiero w 2022 roku. No, sorry, za 2018, 19 i 20 rok dopiero w 2020 roku przekazali do publikacji do KRS-u sprawozdania finansowe, które też są po prostu no, sporządzone niezgodnie ze standardami rachunkowości, tak mogę powiedzieć. Są zbyt mało informacji tam jest. No ale palicho, powiedzmy, że tam większość rzeczy się zgadza, czyli na przykład to, że te 900 ponad tysięcy jest długu, że kosztów w 2020 roku, to za chwilę pokażę na dokumentach, mam nadzieję. No to z grubsza myślę, że wyjaśniłem sobie, że są te trzy odrębne jakby podmioty. Gmina, spółka Solne Miasto, fundacja, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Ale teraz też, żebyście wiedzieli, że oprócz tej fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest jeszcze Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Solne Miasto i jeszcze trzecie stowarzyszenie, Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego. O tych dwóch stowarzyszeniach za dużo nie będę mówił, ale to są stowarzyszenia jakby związane z ludźmi burmistrza, po prostu są dodatkowe stowarzyszenia, żeby uzyskiwać dotacje z Urzędu Miasta na sport. I co ciekawe, na przykład taki Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego został zarejestrowany jako stowarzyszenie w sierpniu 2021, a już w 2022, czyli pół roku po założeniu stowarzyszenia, już dostali pieniądze z urzędu na działalność sportową. Tam, nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych chyba na jakiś sport dotyczący piłki nożnej. Już w to nie wnikam. Skupię się teraz na tej fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego i przekształceniu tej szkoły, do czego ma dojść. Zmienię teraz karmelkę i pokażę wam projekt uchwały, uzasadnienie w zasadzie projektu uchwały, który ma być głosowany w poniedziałek. Jest taka strona wieliczkaesesja.pl.
I tutaj właśnie jest termin sesji podany i tutaj w punkcie 11 właśnie jest w porządku obrad jest punkt uchwała w sprawie przyjęcia przez gminę Wilczka z powiatu wilczkiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego oraz szkoły ponadpodstawowej liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego. No i tutaj jest ta uchwała. W zasadzie to jest taka uchwała, jest krótka, coś tam przyjmuje się porozumienie. Tutaj jest to porozumienie zawarte przez starostę Adama Kociołka, a Arturem Koziołem, burmistrzem miasta Imienia. Generalnie no, na tym porozumieniu jest napisane, te ustalenia są takie, że wszelkie konsekwencje związane z tą szkołą przejmuje gmina. Czyli wszystko po prostu powiat nie ma nic do tego, gmina jak chce coś tam robić z tą szkołą, to nie chce robić. No więc tutaj nie dziwi nikogo, że taka zgoda była. Natomiast nie ma tutaj ani słowa o fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Także jest napisane tylko tutaj, że to porozumienie dotyczy utworzenia i prowadzenia przez gminę Wilczka publicznej szkoły mistrzostwa sportowego. No i ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale po prostu rozumiem to na tyle, że ta fundacja, która jest zadłużona na grubo pieniądze, co wam jeszcze zaraz pokażę sprawozdanie finansowe, no to rozumiem, że ona, nie wiem, przestanie istnieć, no bo ona jest, nie można ściągnąć, to jest osoba prawna, która nie ma majątku w zasadzie, bo to tylko służy jakby organizacyjnie, tak jak wam powiedziałem, budynek, cała szkoła jest spółki Solne Miasto. Teraz pokażę wam sprawozdania finansowe, które są generalnie ogólnodostępne po wpisaniu numeru z KRS, Krajowego Rejestru Sądowego. Pokażę wam dane finansowe, żebyście mieli pogląd, żebyście myśleli, że ja zmyślam, bo ja chcę być, żebyście mieli rzetelną wiedzę. Okej, okay, tutaj mamy sprawozdanie finansowe za rok 2017, czy tam 2017, czyli w pierwszy rok założenia i funkcjonowania tej szkoły, tej fundacji, która prowadziła szkołę. No i to już w pierwszym roku była strata, minus 143 tysiące, widzicie podpisany Piotr Ptak, no tutaj mówię, były pełnomocnik burmistrza, obecnie radny. No i to jest pierwszy rok działalności 143 tysiące. To sprawozdanie już jest za 2018 rok. Zauważcie, nie jest już podpisane pod nikogo, przez nikogo. No i tutaj, no, jeśli wierzyć tym danym, one jeszcze są powiedzmy rozpisane tak, że tu możemy sobie wyodrębnić wynagrodzenia na przykład, nie? Że to było w 2018 roku 839 tysięcy. No i też tutaj była strata 224 tysiące, no 225 praktycznie. No i po tych dwóch latach już było straty praktycznie 400 tysięcy. 400 tysięcy. Z czego widzicie, to tutaj usługi obce 306 tysięcy. Podejrzewam, że te usługi obce to są właśnie koszt wynajmu sal. No, chociaż pewnie nie tylko, no różne inne. Ale nie wynagrodzenia, prawda? Nie wynagrodzenia, bo wynagrodzenia mamy tutaj. No i idźmy dalej. To jest już w innym formacie jest sprawozdanie za rok 2019. Tutaj widzicie 2019. I tu było za ten rok prawie 295 tysięcy straty. 295 tysięcy straty. Przychody z działalności statutowej, czyli pewnie wpłaty, to było 500 tysięcy. Koszty były prawie 1 800 000 w 2019 roku. Pozostałe przychody operacyjne, no to są dotacje, które i subwencje, które ta fundacja dostaje, no bo to tak jak każda szkoła, czy publiczna, czy niepubliczna, dostaje tam dotację oświatową. Idźmy dalej, to jest za 2020 rok. No zauważcie, tutaj już jest, no ja w ogóle nie wiem, czy to są jakieś dane fikcyjne, wpisane, czy co to jest, bo tu jest za poprzedni rok, tu jest za obecny rok i tu jest 42 tysiące, które jest przepisane tutaj, tu jest 60 142, które jest też przepisane. No, nie do końca wiarygodne są te dane, ale tutaj już zobowiązania wykazują 900 tysięcy, czyli 900 tysięcy długu na koniec 2020 roku miała Fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego, no i 188 tysięcy straty. I więcej sprawozdania nie ma. Nie ma m.in. sprawozdania za 2021, które powinno być już upublicznione. Ja podejrzewam, że tam też była strata pewnie około 200-300 tysięcy. Możliwe, że też za 2022. I no nie wykluczałbym, że patrząc na to, jak to się historycznie kształtowały te straty i to zadłużenie, no teraz może to zadłużenie wynosić już nawet 1,5 miliona. Okej. Okay. No i teraz ktoś powie, że no szkoła to nie jest do tego, żeby zarabiać, że ma straty, no to gmina powinna pokryć, bo przecież gmina dopłaca też do innych szkół i tak dalej. No nie do końca tak jest. No, w Niepołomicach też na tej samej zasadzie jest szkoła społeczna, która no też bazuje, szkoła społeczna w Jazach imieniem Surajder, mniejsza z tym, jak to się tam mówi, ale ona funkcjonuje finansowo bardzo dobrze i to, co pokażę sprawozdanie właśnie dotyczące tej szkoły w Niepołomicach. Spójrzcie, przede wszystkim są dostępne świeże dane w takim formacie, jakie powinny być, więc po prostu bardziej rozpisane. No i popatrzcie, no tutaj jest zysk, strata netto i w 2000, to prawda w 2019 mieli minus 26 tysięcy, niewielka strata, ale już mieli w 2020 roku 75, prawie 76 tysięcy zysku. Także tutaj im się bilansowało. I koszty tutaj prowadzenia tej szkoły 4,6 miliona złotych w 2020 roku przy... Popatrzcie, tam jest mam tutaj 500 dzieci w Niepołomicach. Tutaj jest akurat artykuł o tym, że tam no, był zepsuty dach w tej szkole i no, była szkoła przez chwilę zamknięta, ale to jest potwierdzenie, że tych uczniów było 500. I na 500 uczniów koszty prowadzenia były 4, tutaj w 2020 4 miliony 600. A w szkole SMS w 2020 roku było 120 dzieci, tak wynika z
z materiału, który zaraz Wam też może pokażę, a koszty były 2 i 3 miliona. Czyli zobaczcie, tu jest 2 i 3 miliona, a w Niepołomicach 4,6, ale w Niepołomicach jest 4 razy więcej dzieci, bo prawie 500, czy tam około 500, a tutaj 120. No więc tak przeliczając na ucznia, wychodzi, że te koszty są no, 2 razy wyższe, no nie? No, to już taka matematyka, mniejsza z tym. Natomiast popatrzcie, to szkoła w Niepołomicach też opublikowała sprawozdanie za rok 2021 i tutaj są też świeże dane, już przychody i koszty są wyższe, no i też jest ponownie zysk 79 tysięcy. Także da się taką szkołę prowadzić zyskownie. No ale ktoś teraz powie, że to jest szkoła sportowa, tam jest klub sportowy i że więcej WF-u i tak dalej. No po pierwsze, klub sportowy, to też może Wam zaraz pokażę, to jest osobne stowarzyszenie, które powstało w 2021 roku, bo tam są jeszcze jakieś dwa dodatkowe stowarzyszenia pod nazwą Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ale to pomijam. Ale Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie jest w Wieliczce nie jest jedyną taką szkołą w Polsce. Takich szkół jest dużo, dużo ich powstało w latach 2017-18 i między innymi ja sobie przeszukałem, znalazłem sobie taką szkołę mniej więcej, żeby też nie było z dużego miasta, bo to są inne jakby inne uwarunkowania, ale znalazłem taką Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie, Radzionków. Był taki klub sportowy kiedyś piłkarski, dobrze sobie radził Ruch Radzionków, stąd kojarzę, ale tam jest klub sportowy, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie, gdzie jest około 200 dzieci i tam, słuchajcie, też pokażę Wam zaraz sprawozdanie. Oczywiście oni się oni pokazują normalnie sprawozdania finansowe tak, jak powinny być, czyli zgodnie z czasem. Czyli w terminie. Oni w terminie przekazują sprawozdania finansowe. Ja Wam pokażę też, żeby było tak dla porównania. No nie? Też rok 2020, zobaczcie. Tutaj w lewym górnym rogu Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzianków, rachunek zysków i strat od stycznia do końca 2020. I zobaczcie, przychody tutaj prawie 2 miliony 400, koszty 2 miliony 300. Czyli koszty w 2020 roku mieli mniej więcej takie jak szkoła SMS przy większej ilości dzieci, bo przypomnę, w SMS Wieliczka było 120 dzieci, a tutaj z tego co się dowiedziałem było 200, no nie? No ale przede wszystkim popatrzcie, no tutaj też był zysk, 76, 75 900 w 2029, rok wcześniej 179 tysięcy. Czyli powtarzam, da się prowadzić taką fundację, żeby była zyskowna, żeby była rentowna i wykonywała te cele, które ma wykonywać. Więc dlaczego w Wieliczce są takie straty? No więc, no, jeżeli ktoś tak zarządza, no to widocznie takie są straty. No, teraz Wam pokażę też, żebyście widzieli. No zobaczcie, to jest też wypis z KRS-u. W dniu rejestracji firma Fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka posiadała następujące dane dla zarządu. Piotr Ptak, to są dane publiczne, bo każdy może to sprawdzić. No i to są wypisane inne osoby. No i gdzieś tam w 2021 roku, w lipcu, odwołano Piotra Ptaka, a powołano Ptak Kingę. Ja nie wiem, to pewnie jakaś rodzina do pana Piotra Ptaka, nie będę wnikał. No w każdym razie tutaj doszło do zmiany. Tu jest też artykuł z 2020 roku, 2020, gdzie widzicie, SMS obecnie ma 120 uczniów. Stąd ja mówię o tych 120 osobach. Tutaj pan Łukasz Satkiewicz, prezes Gminnej Spółki Solne Miasto, która prowadzi oświatową inwestycję przy arenie, czyli Spółka Solne Miasto jakby budowała tą szkołę Mistrzostwa Sportowego, ten budynek. No i tu jest też napisane, że ona, znaczy to jest akurat o trybunie, no 200 dzieci, ale generalnie ta szkoła może pomieścić 200 dzieci. O, i widzicie tutaj na przykład takie zapisy co do publikowania sprawozdań finansowego. To jest z internetu, z jakiejś tam strony rządowej czy jakiejś. Tutaj jest więcej, lepiej to opisane gdzieś dalej chyba. O, sankcje za niezłożenie sprawozdania. Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in. grzywda nałożona na kierownika jednostki, kara ograniczenia wolności, jakieś tam postępowanie przymuszające rozwiązanie spółki, wykreślenie z KRS i czy tam jakieś ustanowienie kuratora. No więc widzicie, generalnie nie powinno się dopuszczać do tego, że taka fundacja, która nie składa sprawozdań finansowych, nie publikuje swoich finansów, nie powinna korzystać, nie powinna prowadzić takiej szkoły, nie powinna korzystać z takiego budynku, gdzie z naszych publicznych pieniędzy, bo to 20 milionów kosztowała ta inwestycja przy ulicy Boguckiej, sama szkoła, bo tam jest jeszcze oczywiście boisko i ta cała arena, to jest osobna inwestycja, która była wcześniej, no ale no tutaj powinna być pewna przejrzystość, a powołano sobie prywatną fundację, prywatną, która jest związana osobiście oczywiście z osobami z urzędu i oni sobie robią tam co chcą, nikt nie ma prawa wglądu do tego, nawet nie publikują podstawowych informacji, których mają obowiązek prawny publikować, no i nikt się tego nie przyczepia oprócz pana Bartka, no nie? Bo to już od dawna jest, nawet na moim blogu, chyba w 2020 roku, zaraz Wam to też pokażę chyba, no tutaj w styczniu 2020 pisałem właśnie, nawet jest taki filmik tutaj, może to już czytaliście, no i tu pokazywałem właśnie jak pan Piotr Ptak, który jest tam też, nie wiem, jakimś kierownikiem w klubie sportowym Solna, no jak dostawali kasę z urzędu, jakieś tam niby usługi promocyjne właśnie, no i dla klubu sportowego Solna, i dla Fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego. No i tutaj była kontrola i wykazano, że po prostu te pieniądze były przyznawane tak z wolnej ręki, bezprawnie, no po prostu po znajomości, no nie?
No więc jeżeli tak to funkcjonuje, że chodzi tylko o to, żeby wyciągać kasę z urzędu na promocję, na show, no bo oczywiście przy tej szkole mistrzostwa sportowego też każdy sukces młodzieży, no to jest sukces burmistrza i radnego Ptaka i jeszcze wszystkich tych osób, które są tam zaangażowane. Wykorzystuje się to do celów politycznych, tą szkołę, no to nie powinno tak wyglądać. No i dlatego teraz trzeba powiedzieć i wziąć tą odpowiedzialność. No co się dzieje z tymi pieniędzmi? Czy jest pozwolenie, było przyzwolenie na to, żeby akurat ta zaznajomiona fundacja mogła sobie nie płacić czynszu? Bo jest masa osób, które wykonują jakieś tam rzeczy pożyteczne. No oczywiście prowadzenie szkoły jest pożyteczne, ale wiele rzeczy jest pożytecznych. Czy jak ktoś prowadzi, nie wiem, zakład mechaniczny albo jakiś usługowy i wynajmuje dzierżawi od gminy. Czy na przykład spółka firma 4F, tam był problem z parkingiem, to gmina wypowiedziała dzierżawę gdzieś tam w 2020 roku, bo coś, jakieś nieporozumienie było, no to gmina wypowiedziała umowę dzierżawy parkingu, no nie? A tutaj po prostu nie... Jest to wszystko na jakichś niejasnych zasadach, tak jakby wszyscy, pewna grupa osób porobiła sobie jakieś fundacje, stowarzyszenia, spółkę. Gdzie, co robi rada nadzorcza spółki Solne Miasto? Tam jest 3 osoby, kosztują nas rocznie 80-90 tysięcy. Co oni robią? Dlaczego? Bo spółka Solne Miasto, żebyście też wiedzieli, też przynosi milionowe straty. Nie wiem ile dokładnie, bo nie mam nowego sprawozdania, ale tam coś było ponad milion złotych straty w jeden rok tylko, za rok 2021. No więc kto wszystko za to zapłaci? No my za to zapłacimy. Powiem wam, teraz wam jeszcze pokażę co do tych stowarzyszeń. Wypisy z KRS-u, żebyście też wiedzieli, jak to jest wszystko powiązane. No więc jest ta fundacja, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która ma odrębny KRS. No i tutaj w zarządzie jest pani Kinga Jadwiga Ptak. No i tam nie wiem jeszcze, kto tam jest. Pan Piotr Ptak jest w Radzie Fundacji, no czyli nadal jest związany z tą fundacją. Ja nie wiem, czy pani Kinga to jest jakaś rodzina. Ale to jest fundacja, to jest ta właśnie fundacja, która prowadzi Szkołę Mistrzostwa Sportowego Wieliczka i która jest właśnie zadłużona na ten, nie wiem, milion czy półtora, bo nie wiadomo, bo nie publikuje sprawozdań. Tu jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego Solne Miasto Wieliczka. To już jest stowarzyszenie i tutaj jest pani Angelika Waszkiewicz, sekretarzem od 2018. No to jest osoba, która też jest dyrektorem Wielickiego, no z urzędu, Wielicki Ośrodek Sportu, bo to się nazywa. No i tutaj też widzicie, komisja rewizyjna, no to jest pan sekretarz Tadeusz Uraniec. No więc to też jest stowarzyszenie związane z urzędem. Powtórzę, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Solne Miasto Wieliczka. No i tu jest jeszcze jedno stowarzyszenie, Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka. Co ciekawe, założony niedawno, 26 sierpnia 2021. No tutaj są osoby, których ja nie kojarzę, no ale tutaj w komisji rewizyjnej jest też Kinga Jadwiga Ptak, czyli to jest tam prezes Fundacji Szkoła Mistrzostwa Sportowego. No więc to jest jakby krąg tych samych osób. I teraz wam jeszcze pokażę, no bo nie wiem, czy już o tym mówiłem, no ale ta Fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego, no to ona dostaje jakby kasę no, z 3 źródeł, no, czy tam nawet 4. Dostaje jakąś tam subwencję oświatową, która idzie tam za uczniów, no bo to generalnie szkoły tak dostają. No oprócz tego są wpłaty, którzy wpłacają rodzice, no ale jeszcze oprócz tego z gminy dostaje tam dotacje na jakieś tam przedsięwzięcia, czy tak jak wam pokazywałem w 2017-2018 roku gminie jakieś usługi promocyjne sprzedawała, no i oprócz tego jest też jakieś darowizny, no nie? No teraz wam jeszcze pokażę, no że przede wszystkim podmioty generalnie te stowarzyszenia z nazwą Szkoła Mistrzostwa Sportowego, no generalnie biorą pieniądze z urzędu, no nie? No nie mówię, że to jest złe, ale też żebyście... Tu jest na przykład rok 2020, no więc ta szkoła, to stowarzyszenie, czyli ta druga, ten drugi podmiot, to Szkoła Mistrzostwa Sportowego, tutaj jakieś na trzy projekty dostała kasę 12 tysięcy, 22 050, no w sumie tu jest jakieś prawie, no ponad 50 tysięcy tutaj dostało to stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w 2020 roku. Oprócz tego też tutaj jest chyba fundacja, coś dostała. O, widzicie, Fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego, czyli to jest jakby odrębny projekt, odrębnego podmiotu, turniej piłkarski, też 10 tysięcy tutaj dostali, to jest w 2020 roku. A tutaj jest rok 2022 i tutaj też jak sobie wpiszemy Szkoła Mistrzostwa Sportowego, o, widzicie, ale to jest właśnie ten trzeci, Stowarzyszenie Klub Sportowy SMS Wieliczka, też dostał kasę na 3 projekty, tutaj jest 8 tysięcy, 5 tysięcy, to są jakieś projekty związane z piłką nożną i siatkówką, natomiast ciekawe jest to, że to stowarzyszenie powstało w sierpniu 2021, a już w 2022 no, przyznano im kasę na działalność z urzędu, no nie, gdzie tak ja słyszałem wcześniej, że trzeba przynajmniej rok działać, żeby dostać pieniądze. Cóż, to tyle kochani, no podsumowując, nie wiem, na ile zrozumiale się wyraziłem. Nie wiadomo, co dalej będzie, jak to będzie prowadzone. Tam są jakieś, z tego co wiem, też nie do końca niejasności pewne, co do tego, czy gmina tą szkołę przejmie. Natomiast, no wiecie, no, moim zdaniem to nie powinno być takie, że teraz ktoś narobił długów, naraził spółkę Solne Miasto na straty, tylko to powinno być wyjaśnione przede wszystkim. Skąd się wziął ten dług w tej fundacji? No bo dla mnie to jest, nie można teraz tak powiedzieć, że tam
prezesi z tej fundacji powiedzą, że to nie jest nasza sprawa, bo my jesteśmy prywatną fundacją i nie macie nic do gadania, nie? No bo oni mogą tak powiedzieć i to będzie zgodne z prawem, bo my tam nie mamy nic do gadania, no nie? Ale jeżeli ma być to jakoś kontynuowane i była ta współpraca, oni korzystali ze szkoły, którą naszymi pieniędzmi była wybudowana, no to jednak powinni się rozliczać i przynajmniej te sprawozdania publikować zgodnie z prawem, no nie? Ja bym takiej elementarnej przyzwoitości oczekiwał i elementarnego przestrzegania prawa. Nie powinno moim zdaniem to być tak, że bez wyjaśnienia sytuacji i jakichś wskazania osób odpowiedzialnych za to co się tam działo, po prostu gmina przejęła długi, umorzyła długi, bo ktoś sobie tam szastał pieniędzmi na lewo i prawo, na sportowe imprezki i lansowanie się przy imprezach, no nie? No bo to wiadomo, że sport, przychodzą rodzice z dziećmi, no to się można pokazać, nie? Oprócz tego na Facebooku też się można pokazać. No już nie mówiąc o tym, że tak, już chyba tu mówiłem, już nie wiem, bo trzeci raz to nagrywam, nie wiem, czy się nie powtarzam, no że w takiej prywatnej szkole nie obowiązuje karta nauczyciela, no więc jeżeli przychodzi nowy nauczyciel, no to może zarabiać dwa razy więcej niż w publicznej szkole, no nie? No więc pytanie, czy skąd się wzięły te koszty? 2,3 miliona w 2020 roku, gdzie za te same pieniądze w Radziąkowie było więcej uczniów i stowarzyszenie, które prowadzi tam w tym Radziąkowie tą szkołę mistrzostwa sportowego, miało zysk. No to tyle. Długi materiał, myślę, że skomplikowany, ale już nie będę czwartego nagrywał. Jeśli ktoś się nie zrozumiał, to trudno. Mam nadzieję, że wam nakreśliłem. No i zachęcam do śledzenia tematu. I tak jak mówię, no ja bym się nie przejmował, mając tam dziecko, że jakieś drastyczne zmiany będą, że zostaniecie z niczym. Podejrzewam, że radni będą po prostu chcieli jakąś zapewnić ciągłość i ewentualnie jakieś zmiany od nowego roku szkolnego, żeby może tam też jakieś z zewnątrz dzieci mogły chodzić na zajęcia, no bo to jest też nie fair, że jest duża szkoła, która nie jest w pełni zagospodarowana, duża szkoła wybudowana za publiczne pieniądze i w jednej szkole, na przykład gdzieś tam w jednej czy w czwórce, czy w innych szkołach, w Śledziowicach na przykład, no też się dzieci cisną, chodzą na dwie zmiany, a tutaj no, jest pełen luz, light i tak dalej. Nie? Ja rozumiem, że się płaci też, że to jest prywatna szkoła, no ale mimo wszystko jest to szkoła wybudowana za publiczne pieniądze, no nie? Natomiast, no tak jak mówię, no nie powinno tak wyglądać, że się spółka komunalna po prostu daruje pewne, wynajmuje za darmo pieniądze, bo tam jest akurat fundacja znajomego, no nie? No bo przecież, no może ktoś inny, no są inne szkoły publiczne, które chętnie by pewnie prowadziły lekcje właśnie w tym budynku, szkoły mistrzostwa sportowego. Zwłaszcza, że tam tłoku chyba, z tego co wiem, za bardzo nie było, nie? To tyle, dziękuję jeszcze raz za uwagę, pozdrawiam, pan Bartek z Stowarzyszenia Otwarta Liczka, cześć!